Witam Was, moi drodzy, w kolejnym dniu. Dzisiaj nagrywam znowu z zewnątrz, znowu jest piękna pogoda. We wcześniejszym filmie, który wrzuciłem wczoraj, mówiłem Wam, że jest 22 stopnie, a dzisiaj ma być 26 stopni i to będzie, bo to już jest potwierdzane przez stacje meteorologiczne. Słuchajcie, musiałem na chwilę przerwać mój monolog. Patrzcie się, jakie piękne kwiaty, piękne róże tutaj. Taki mały ogródek na naszej dzielnicy. No po prostu cudowne. Ja jestem zachwycony. Ja uwielbiam kwiaty. Ktoś może powiedzieć, że to nie męskie, no ale dlaczego? Kwiaty to też część przyrody, więc czemu nie? A przypominam, że mamy dzisiaj 8 wrzesień, czy 9 wrzesień, już nie pamiętam. No w każdym razie 8 bądź 9 wrzesień mamy dzisiaj. Jesteśmy w Szkocji, gdzie powinna już być pełnia jesieni. Ja wiem, że na przykład w Polsce 26 stopni w połowie września to jest zjawisko, które jak najbardziej może się przydarzać. Natomiast w Szkocji w połowie września 26 stopni to jest po prostu coś niespotykanego. To jest po prostu absolutny rekord, żeby była pełnia lata w kraju, w którym powinna już być pełnia jesieni, maksymalnie 15 stopni, pochmurno, deszczowo i wiecznie. Oczywiście ja nie narzekam, ja się bardzo cieszę. Jak dla mnie może być nawet w grudniu tak ciepło? Słuchajcie, ale przechodzę już do tematu. Dla osób nowych, które jeszcze nie oglądały poprzednich filmów, powtarzam, że jesteśmy na vlogu Made in Scotland. Jest to vlog, który pokazuje nasze życie w Szkocji, który pokazuje nasze podróże i tak zwaną życiówkę. I jest to też vlog, który opowiada o naszym autystycznym synu i o jego wielkim sukcesie, jakim jest powrót do niemalże normalności. Dla osób, które właśnie nie oglądały wcześniejszych vlogów, przypominam także, że nasz syn został zdiagnozowany najpierw w Polsce, a później tu w Edynburgu, kiedy miał 3 lata, jako dziecko autystyczne, dziecko z tak zwanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jego autyzm na samym początku był dość ciężki, że tak powiem. Kacperek był bardzo zaburzony, zamknięty we własnym świecie, nie posługiwał się komunikacją werbalną, nie posługiwał się też komunikacją na zasadzie, nie pokazywał nawet niczego, palcem niczego nie wskazywał, a więc no, w zasadzie był zamknięty w swoim świecie, w zasadzie nie komunikował się w żaden sposób ze światem zewnętrznym, z otoczeniem. Na dzień dzisiejszy Kacperek chodzi do szkoły średniej, właśnie rozpoczął szkołę średnią 18 sierpnia. Tu we Szkocji dzieci wcześniej idą do szkoły. Chodzi do szkoły średniej, głównego nurtu, tak zwanej normalnej szkoły, ze zdrowymi dziećmi. Co jeszcze, nawet jeszcze dwa lata temu jego nauczyciele prognozowali, że nie będzie mógł chodzić do szkoły głównego nurtu, tylko będzie musiał pójść do szkoły specjalnej. No po dwóch latach okazuje się, że Kacperek jednak chodzi do szkoły średniej i radzi sobie bardzo dobrze i ma mnóstwo przyjaciół spośród zdrowych dzieci. Ale dzisiaj to było tylko takie przypomnienie. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że chciałbym się zwrócić tak jakby do YouTube'a, ponieważ wiem, że na YouTubie należy wszystko mówić no jasno. Wszystko, co się jest powiedziane, musi być oczywiste, nic nie może być jakby czytane pomiędzy wierszami. A więc, drogi YouTube, ja tutaj opowiadam historię mojego syna Kacperka i nie daję tutaj żadnej porady medycznej. Oczywiście też, broń Boże, nie zniechęcam nikogo do korzystania z konwencjonalnej medycyny, wręcz zachęcam każdego do chodzenia do lekarzy tak często, jak to tylko możliwe, tak często, jak jest tylko potrzeba. My również mamy kontakt cały czas z lekarzami, z psychologami, z neurologami, z terapeutami, z lekarzami rodzinnymi. Także jak najbardziej zachęcam do odwiedzania lekarzy. Ja tutaj chciałem w dzisiejszym filmie powiedzieć o dodatkowej terapii, którą jakby my jako rodzice podjęliśmy decyzję o dodatkowej terapii dla naszego syna. I ta terapia nazywa się terapią biomedyczną. Moi drodzy, terapię biomedyczną stosowaliśmy pod okiem również lekarza. Tutaj w Edynburgu znaleźliśmy panią doktor, która pochodzi z Francji, ale w Edynburgu ma swoją praktykę.
Ja poniżej podam link do tej praktyki i jakby napiszę coś o pani doktor, aby było jasne, że nie jest to, no, że nie jest to żaden szaman, nie jest to żaden oszołom, tylko jest to po prostu pani doktor, licencjonowana pani doktor, która pomogła nam w terapii biomedycznej właśnie. Dla osób, które stosują terapię biomedyczną, to zapewne wiedzą, że wiedzą na czym to polega, natomiast chciałbym się zwrócić do osób, które terapii biomedycznej nie stosują, a być może by chcieli się na ten temat coś dowiedzieć. Ja tutaj oczywiście nie namawiam nikogo do stosowania takiej terapii. Chcę tylko po prostu podać informację, co to jest i jak to wygląda. No, terapia biomedyczna w przypadku dzieci autystycznych jest to terapia, która polega na generalnie zbadaniu organizmu pod kątem zawartości w tym organizmie, jakichś substancji, które mogłyby, powiedzmy, przeszkadzać w funkcjonowaniu organizmu, a takie substancje no to są na przykład metale ciężkie, to są różne rozrosty grzybów, tak zwanych jak candida między innymi, to są wszelkiego rodzaju złe bakterie, to są wszelkiego rodzaju no, zanieczyszczenia w organizmie, w jelitach czy w ogóle w organizmie, które przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu, moi drodzy. A no jest takie powiedzenie, że jesteśmy tym, co jemy i tym, co tak naprawdę znajduje się w naszych jelitach. Jeżeli nasze jelita nie są zdrowe, to nasz mózg też może nie być do końca zdrowy, czy nasz organizm może być nie do końca zdrowy. To nie jest, powtarzam, żadna porada, to nie jest żadna profesjonalna opinia. Ja się opieram na opinii teraz konwencjonalnej medycyny. Tak naprawdę każdy lekarz wam powie, że no niezdrowe jelita wpływają niekorzystnie tak naprawdę na cały organizm i generalnie toksyny z niezdrowych jelit mogą przedostawać się do mózgu, a raczej nawet przedostają się do mózgu, co oczywiście może powodować złe funkcjonowanie nie tylko całego organizmu, ale przede wszystkim złe funkcjonowanie mózgu, tych procesów myślowych, procesów chemicznych zachodzących w mózgu. Ja powtarzam, nie jestem terapeutą, nie jestem naukowcem, ja teraz tylko cytowałem słowa, które udało mi się w jakichś książkach przeczytać. Książki też w opisie. Podam nazwy książek i autorów w opisie, także będziecie mogli sięgnąć sobie po te książki. Podam też linki do różnych badań, które potwierdzają to, co ja w tym momencie powiedziałem. I no też podam różne linki do badań właśnie nad terapią biomedyczną autyzmu. A więc, moi drodzy, wychodząc z tego założenia, po konsultacji z panią doktor, tutaj z tą panią doktor, która pochodzi z Francji, a ma praktykę w Edynburgu, po tej konsultacji zostaliśmy skierowani na badania. Były robione badania w kierunku metali ciężkich w organizmie Kacperka, były badania robione w kierunku rozrostu grzybicznego w organizmie, czyli tej kandidy. Były też badania na poziom witamin, minerałów. Oczywiście zwykłe badania jak morfologia i tak dalej, jak najbardziej zwykłe badania również były robione. Kacperek dawał zarówno próbkę moczu, kału, śliny, jak i włosa do badań bodajże genetycznych. Włosa chyba pobierali do badań genetycznych, bo również badania genetyczne były robione. Aha, i tym samym wspomnę, że jeśli takich badań genetycznych, to jedno z takich kluczowych badań genetycznych, jakie było bardzo ważne dla nas, jakie zostało wykonane, ale to już nie przez panią doktor, która zajmowała się leczeniem biomedycznym, tylko dostaliśmy skierowanie z poradni genetycznej właśnie tu z Edynburga. Zostaliśmy jakby skierowani na badanie w kierunku zbadania tak zwanego łamliwego chromosomu X. Po angielsku bodajże to mówią Martin Bell chromosom X, coś takiego. Z francuskiego to jest fragile chromosom, coś w tym rodzaju. W każdym razie w autyzmie jakby jest to dość, no przynajmniej tutaj w Edynburgu w przypadku autyzmu bardzo często kierują na takie badania. Ten łamliwy chromosom X, z tego co mi się udało wyczytać, często powoduje, że twarz dziecka może, rysy twarzy, czy ogólnie twarz dziecka może przybierać jakieś, no jakby, proszę mnie nie zrozumieć, zniekształcone formy, coś w tym rodzaju. W każdym razie wykluczono tą łamliwość tego chromosomu. Okazało się, że nasz syn tego nie ma. No ale teraz powracając do badań biomedycznych. U naszego syna badania biomedyczne, wszystkie te próbki, o których mówiłem, czyli kał, mocz, krew, włos, ślina, wszystko to zostało wysłane gdzieś do laboratorium w Stanach Zjednoczonych.
Po jakimś czasie otrzymaliśmy wyniki badań. Okazało się, że Kacperek jest zanieczyszczony aluminium. Ma zbyt duże zanieczyszczenie aluminium. Podejrzewam, że organizm każdego człowieka zawiera jakąś tam część aluminium. Natomiast w przypadku Kacperka ta ilość wykraczała poza normy. Chodzi tu o normy, jakie stosują tutaj w Wielkiej Brytanii. Chcę to podkreślić, ponieważ te normy mogą się różnić dla każdego kraju. Okazało się, że ma za dużo aluminium. Lekarka zasugerowała, że może to być z wody, która jest w Szkocji, ponieważ woda w Szkocji jest dość w dużym stopniu zanieczyszczona aluminium, więc zaczęliśmy stosować filtry do wody. Nie chcę tutaj reklamować filtrów, no znanej marki filtry. Jeżeli ktoś jest zainteresowany jakiej marki, no to mogę w prywatnej wiadomości powiedzieć. Po kilkumiesięcznej jakby stosowaniu tych, po kilkumiesięcznym stosowaniu tych filtrów zrobiliśmy ponownie badanie na poziom aluminium w organizmie Kacperka i ten poziom już wrócił do normy, więc być może była to prawda, że faktycznie woda powodowała ten podwyższony poziom aluminium. Moi drodzy, u Kacperka w organizmie poza tym nie wykryto innych metali ciężkich, to znaczy nie wykryto innych metali ciężkich poza normę oczywiście. Niestety w wielu przypadkach u dzieci autystycznych ten poziom innych metali ciężkich jest wykrywany jako zawyżony i to też nie jest moja opinia, to są badania, do których linki oczywiście wstawię. Aby było wszystko jasne, że ja tu nie wymyślam żadnych historii. Nie wykryto też rozrostu grzybicznego u naszego Kacperka, tej kandidy. Wiem, że u wielu dzieci, nie tylko autystycznych, ale generalnie u wielu dzieci taki rozrost występuje, więc uważam, że należy to zbadać, czy macie autystyka w domu, czy po prostu czy macie zdrowe dziecko. Jak macie ochotę, to myślę, że warto to zbadać. U naszego syna tego nie wykryto. Wykryto jedynie jakieś tam obniżone poziomy witamin, obniżone poziomy minerałów, to zostało właśnie suplementowane przez witaminę B12, między innymi w zaszczykach. Ta witamina została wykonana na zamówienie przez aptekę we Włoszech. Z Włoszech przysłali nam tą witaminę B12 w zaszczykach. Stosowaliśmy ją po konsultacji nie tylko z panią od leczenia biomedycznego, ale również z lekarzem rodzinnym. Skonsultowaliśmy słuszność stosowania witaminy B12 w zaszczykach. Nie było żadnych przeciwwskazań, więc suplementowaliśmy Kacperka B12, suplementowaliśmy i suplementujemy do dzisiaj Kacperka zestawem różnych multivitamin. Kupujemy multivitaminy z dobrych firm, tak jak mówiłem, certyfikowane, zatwierdzone przez rząd i suplementujemy Kacperka właśnie takimi witaminami. Oczywiście chodzimy do lekarza rodzinnego, z którym to konsultujemy i który nam doradza, czy przerwać tą suplementację, czy zrobić przerwę i tak dalej, i tak dalej. Suplementujemy również Kacperka, no nie wiem właśnie, czy mogę to powiedzieć, no w każdym razie czymś, co jest teraz bardzo popularne i czymś, co jest też bardzo dobrze przebadane i czymś, co skonsultowaliśmy oczywiście z lekarzem rodzinnego pierwszego kontaktu. Także o tym nie mogę mówić, podejrzewam, że o tym nie mogę mówić, powiem w prywatnej wiadomości. Dawaliśmy Kacperkowi również olej z oregano, dawaliśmy Kacperkowi i dajemy tran bodajże wielorybi tran, tak, wielorybi tran i to podajemy dalej. Dostaje Kacperek również olej z czarnuszki. I tak jak mówię, wszystkie te suplementy, o których mówię, czyli ten olej, o których nie mogę mówić, olej z oregano, olej z czarnuszki, tran, multivitaminy, wszystko to podajemy, konsultując się z lekarzem oczywiście. Także wszystko jest to robione w sposób bezpieczny i jeżeli wy zdecydujecie się na takie coś, to jak najbardziej musicie się skonsultować z lekarzem. To są wasze dzieci, nie eksperymentujcie na dzieciach bez wiedzy lekarskiej. Moi drodzy, uważam, że cała ta suplementacja plus leczenie właśnie biomedyczne, ale powracając do tego leczenia biomedycznego, no właśnie wszystkie te suplementy i te witaminy zastosowaliśmy jakby biorąc pod uwagę wyniki leczenia biomedycznego, chociaż Kacperek nie miał wyniki wynikające z
no z tego właśnie leczenia biomedycznego, dobrze powiedziałem, z tych wyników, które otrzymaliśmy po przesłaniu próbek do laboratorium. I konsultowaliśmy się nie tylko z lekarzem rodzinnym w sprawie tych suplementów, ale również konsultowaliśmy się właśnie z lekarką od leczenia biomedycznego, z którą jesteśmy dalej w kontakcie. Moi drodzy, dalej była zdrowa dieta. Zdrowa dieta, no to oczywiście zdrowe warzywa, zdrowe owoce, ale naprawdę te zdrowe, czyli organiczne albo kupowane gdzieś od rolników. Zdrowa dieta, no to brak w diecie, brak w diecie oczywiście fast foodów. No, no dobrze, od czasu do czasu teraz nam się zdarza, na czym ubolewam, że nasze dziecko zje jakiegoś fast fooda, ale zdarza się to naprawdę niezwykle rzadko. Natomiast przez pierwsze lata nie zdarzało się to w ogóle. Zero fast foodów, 100% gotowania w domu praktycznie. No może 90% gotowania w domu i tak jak mówiłem, warzywa, owoce, zupy, dużo białka, czyli jakieś mięso, mało ryb, ponieważ ryby zawierają, no ryby morskie szczególnie zawierają w sobie trochę rtęci, a rtęć jest jak najbardziej szkodliwa nie tylko dla dzieci autystycznych, ale tak naprawdę dla każdego człowieka. Więc no, tych ryb staraliśmy się dziecku nie podawać zbyt dużo, ale dużo białka w postaci jakiegoś mięsa albo ewentualnie grochu albo nabiału. Nie dawaliśmy klasycznego mleka naszemu dziecku, tylko dawaliśmy mleko kozie, ale to był nasz wybór. Albo mleko bez laktozy ewentualnie, to, tak jak mówię, to był nasz wybór. No i warzywa, owoce i tak naprawdę mógłbym to powtarzać 1000 razy, bo to była podstawa w ogóle diety i to jest podstawa diety dalej dla naszego syna i również dla nas. Kolejna rzecz to była terapia ze zwierzętami, a tak naprawdę to był taki normalny kontakt ze zwierzętami, po prostu umożliwialiśmy, nie mamy psa, mamy kota, ale umożliwialiśmy naszemu synowi również kontakt z psami, ze zwierzętami wszelkiej innej maści. Jak byliśmy na wakacjach w Turcji, to pływaliśmy z delfinami, także uważam, że zwierzęta mają zbawienny wpływ na człowieka. To jest moje zdanie, ale nie tylko moje zdanie, bo też podam link do badań. Będziecie sobie mogli zasięgnąć opinii z badań, że no, zwierzęta bardzo dobrze wpływają na dzieci autystyczne. Pewnie nie na wszystkie, oczywiście, to trzeba też jakby no mądrze do tego podejść i ewentualnie skonsultować z jakimś lekarzem. No w każdym razie no często się zdarza, że zwierzęta mają zbawienny wpływ na dzieci autystyczne. Dzieci się czują jakby bardziej, nie wiem, otwierają się bardziej, są bardziej pozytywne, uśmiechnięte, więc to jest kolejna rzecz, która może moim zdaniem wpływać na rozwój intelektualny dziecka autystycznego i nie tylko. Kolejna rzecz to były podróże, więc podróżowaliśmy bardzo dużo, też po rekomendacji lekarza oczywiście podejmowaliśmy decyzję o podróżach, ponieważ może się zdarzyć, że wasze dziecko ma jakieś przeciwwskazania do podróży, więc weźcie to pod uwagę. Natomiast podczas podróży nasz syn na łonie natury, na łonie przyrody zawsze, ale to zawsze wykazywał pozytywne emocje, stawał się bardziej otwarty, a więc no na pewno podróże bardzo mu pomogły. I teraz moi drodzy, nie przedłużając tego filmu i chciałbym teraz powiedzieć coś na koniec. Reasumując moi drodzy, uważam, że nikt nie powinien przerywać kontaktu z lekarzami medycyny konwencjonalnej. Powinniście być w kontakcie z lekarzem pierwszego kontaktu, z neurologiem, z psychologiem, z jakimiś terapeutami, jakimi tam macie, ale też uważam, nie sugeruję tego, ale ja z własnego doświadczenia uważam, że te rzeczy, te diety, te podróże, ten kontakt ze zwierzętami, to wszystko również przyczyniło się do poprawy jakby zdrowia naszego syna, a więc takie połączenie konwencjonalnej medycyny z takimi rozsądnymi działaniami jakby poza medycyną, ale nie do końca, bo to było po konsultacji z lekarzami. Te połączenie, ten miks spowodował, że nasz syn jest w takim stanie, a nie innym, czyli odniósł ogromny sukces w walce z autyzmem. No oczywiście nasz wkład uważam był też duży, ponieważ no, my poświęcaliśmy i poświęcamy nadal naszemu synowi tak dużo czasu, jak to tylko możliwe. Wchodziliśmy też w jego świat, oczywiście to było też po konsultacji z lekarzem, ale wydawało mi się to logiczne, wchodzić w jego świat, no, nawet na przykład przez to, jak on leżał na podłodze i jakoś tam bawił się bez sensu,
mówię bez sensu, ponieważ no jak był tak bardzo zaburzony tam w wieku 5-6 lat, no to tak naprawdę jego zabawy nie miały jakby jakiegoś sensu. On po prostu zabawki obijał o siebie, rzucał nimi gdzieś jakoś, no nie bawił się tymi zabawkami tak jak do czego były przeznaczone, więc po prostu kładliśmy się z nim na podłodze, staraliśmy się mu pokazać, jak prawidłowo się bawić tymi zabawkami, lub jeżeli nawet nie podczas zabawy, jeżeli w ogóle leżał na podłodze i nic nie robił, no to kładliśmy się przy nim. No tak wchodziliśmy w jego świat, jakby zniżając się dosłownie do jego poziomu, czyli leżał nasz syn na podłodze, my też kładliśmy się koło niego. Mazał coś po kartce długopisem bez sensu, to my też mazaliśmy, ale stopniowo pokazywaliśmy, że długopis można używać inaczej i kreślić jakieś konkretne kształty, pisać coś konkretnego czy rysować coś konkretnego. Tak stopniowo wchodziliśmy w jego świat, wciągając w nasz świat. Więc uważam, że poświęceniu dziecku maksymalnej ilości czasu, tyle ile że możecie poświęcić, jest jak najbardziej wskazane i myślę, że to jest coś takiego, że jak wchodzicie w świat dziecka autystycznego, to on później, prędzej czy później zaczyna za wami podążać i jakby zaczyna opuszczać ten swój świat. Oczywiście to, że nam udało się osiągnąć takie sukcesy, stosując to wszystko, co wam mówiłem, to nie znaczy, że wam się uda, chociaż z całego serca wam życzę. Ale muszę to powiedzieć, ponieważ nie jest to żadna porada medyczna. To, co dzisiaj powiedziałem i w poprzednich filmach, i to, co powiem w następnych filmach, to jest tylko nasza historia. Uważam, że każdy z was ma szansę poprawić stan zdrowia waszego własnego dziecka, jeżeli połączycie terapię konwencjonalną, czyli chodzenie do lekarzy medycyny konwencjonalnej, plus jakieś tam działania dietetyczne, plus jakieś tam podróżowanie, kontakt dziecka ze zwierzętami, że macie szansę osiągnąć na tym polu również duży sukces. Tylko tak jak mówię, to nie jest obietnica z mojej strony, to jest tylko moja historia. I skoro ja takie coś osiągnąłem, to myślę, że więcej osób też ma szansę na takie sukcesy. Dziękuję wam bardzo i zapraszam do następnego filmu.